Witam Państwa na dzisiejszym koncercie. Już Państwa przywitał utwór wykonany przez panie profesor Monikę Kolasa-Chladnikową i panią Annę Jeremus-Lewandowską wraz z uczestnikami tegorocznych piątych wokalnych warsztatów mistrzowskich wokół Chopina, muzyki polskiej. Przez cały tydzień nasz pałac rozbrzmiewał śpiewem. I uczestnicy tych warsztatów wypracowywali na nich utwory, które dzisiaj Państwo będziecie mogli usłyszeć. Zajęcia prowadzone były przez panie profesor przy akompaniamencie doktora habilitowanego Jarosława Domagały i doktora Zbigniewa Mereckiego. Uczestnicy warsztatów to studenci Akademii Muzycznych, wydziałów wokalnych, szkół muzycznych, absolwenci tych szkół i akademii, a w tym roku dodatkowo do warsztatów dołączyli utalentowani uczniowie szkół podstawowych, którzy zaprezentują piosenkę. W repertuarze dzisiejszego koncertu powarsztatowego będą utwory muzyki klasycznej, muzykalowej, muzyki estradowej, a także sakralnej i wspominana piosenka. Oddaję głos pani profesor, która poprowadzi dzisiejszy koncert. Witam Państwa bardzo serdecznie, nie powiem gorąco, bo gorąco jest bardzo, ale zapewniam, że atmosfera i temperatura będzie rosła w miarę jak będzie prezentowany nasz koncert, bo tak jak powiedziała pani Jola, repertuar jest bardzo różnorodny, bardzo bogaty i bardzo piękny. Proszę Państwa, nasze warsztaty już piąte, aż się nie chce wierzyć, że już piąte, że po raz piąty spotykamy się tutaj w tych cudownych warunkach, w przepięknym pałacu Europejskiego Centrum Fryderyka Chopina, że taka instytucja o takim prestiżu organizuje dla młodzieży przepiękne spotkania z muzyką, że wspiera ją Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia imienia Stanisława Moniuszki w Gombinie, że z młodzieżą pracują profesorzy naszych akademii muzycznych, a młodzież jest po prostu cudowna. Chce śpiewać, śpiewaliby od rana do wieczora, aż musimy ich hamować, żeby po prostu za dużo nie śpiewali. I na ten koncert czekali od pierwszego dnia warsztatów. Więc nie będziemy już przedłużać, tylko niech muzyka zabrzmi, zabrzmią przepiękne utwory. I proszę Państwa, ja zacznę zapowiadać. Otóż zaczniemy tak zwaną muzyką dawną. To znaczy chcemy, ponieważ przekrój czasowy tego, co będziemy Państwu prezentować, jest bardzo szeroki, postanowiliśmy zacząć od tej starej, przepięknej klasyki. I tutaj tę muzykę dawną będzie reprezentował Jerzy Fryderyk Händel, wielki niemiecki kompozytor, z którego repertuaru trzy panie wybrały utwory dziś do zaprezentowania. A więc pierwsza wystąpi dla Państwa Dominika Ambroziak i zaśpiewa arię Lascia Chiopianga z opery Rinaldo. Następnie usłyszycie Państwo przepiękne largo Ombra mai fu z opery Xerxes. I to są dwa utwory, które są niezwykle znane i popularne i Państwo będziecie doskonale znali, jestem przekonana, te właśnie utwory. Utwór trzeci jest może mniej znany, ale za to bardzo ciekawy i bardzo popisowy. I tę arię z oratorium tym razem, z oratorium Jozua, zaśpiewa Julia Chętka. Natomiast
tę muzykę jakby klasyczną, zamknie oczywiście jeden utwór wielkiego Wolfganga Amadeusza Mozarta, a będzie to aria tak zwana balkonowa, którą śpiewa główny tytułowy bohater Don Giovanni pod balkonem swojej kolejnej wybranki, a wszystko pochodzi oczywiście z opery Don Giovanni. Słuchajcie Państwo, Dominika już jest na scenie. Dominika Ambroziak, następnie Violetta Taran, Julia Chętka i Dominik Kowalski. Thank you.
Proszę Państwa, a teraz właśnie ta nowa propozycja, która się pojawiła na naszych warsztatach, a to dzięki inicjatywie pana dyrektora Jarosława Domagały i Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Stanisława Moniuszki w Gąbinie. Otóż pan dyrektor postanowił, że zaproponujemy naszym uczniom nowy przedmiot, który nazwaliśmy piosenka. No nie wiedzieliśmy, czy młodzież będzie chciała śpiewać piosenki, czy nie. Okazało się, że bardzo chce. No i właśnie tutaj wybrane dziewczynki, które brały udział w tym przedmiocie, który ja miałam przyjemność prowadzić, zaśpiewają dla Państwa piosenki, co myślę sprawi Państwu bardzo dużą radość. Zaczynają dwie nasze kochane, wspaniałe siostrzyczki, a mianowicie Wiktoria Zadworna i Nikola Pogorzelec. Wiktoria Zadworna na nasz koncert wybrała piosenkę Pół kroku stąd z filmu Wajana Skarb Oceanu. Natomiast Nikola Pogorzelec wybrała sama piosenkę Twój kolor z filmu Trolle. Chcę tylko powiedzieć, że Nikola jest naszym najmłodszym uczestnikiem, ponieważ Nikola dopiero teraz przeszła do drugiej klasy, znaczy zacznie we wrześniu drugą klasę. Proszę Państwa o serdeczne przyjęcie, bo wszystkie panie się bardzo przygotowywały, mają wielką tremę, ale bardzo chcą się Państwu zaprezentować. Wiktoria Zadworna i film i piosenka Pół kroku stąd, a następnie Nikola Pogorzelec i i piosenka Twój kolor. Wodę i te fale na brzegu, odkąd sięgam pamięcią, nie wiem sama czemu tak. Żal mi, ale widać tak być musi, nowy dzień mnie słońcem kusi, jak oprzeć się mam, no jak. Każdy z nowych dróg, każdy świeży ślad, każdej ścieżki łuk wiodą znowu w świat, który z marzeń sam, który jest gdzieś tam, tam gdzie pragnę. Się niebo i morze chcą zejść, coś woła daleko stąd, marzenia są
gdzie wiatr im nie wesprze, tęsknię za mgłą, zdołam znaleźć wcale nie tak daleko stąd. Ludzie na tej wyspie robią swoje na tej wyspie. Czy im dobrze jest, czy źle? Znam tu, hej! Wszystkich ludzi na tej wyspie. Tu jest ładna na tej wyspie. Czy będzie dobrze tu i mnie? Mogę wzorem być, ludziom siłę dać. Jak ty nigdy nic, swoją rolę grać. Lecz ten głos jak zbyć, kiedy szepczę tak. Drągnę mi. Widzę światło na wodzie, co lśni jak ogień. Daleko stąd marzenia są. Dobrze wiem, że to światło woła mnie, woła w drogę. Chcę znaleźć cię za horyzont, biec, dosyć siły mieć. Gdzieś niebo i morze chcą zejść. Coś woła, czy blisko stąd marzenia są. Jeśli łódź moją pchał, będzie wiatr i mnie wesprze. Po kroku stąd marzenia są. O tak. Wiktoria Zadworna. Brawo, kłaniaj się. Wikusia, kłaniaj się jeszcze. No, tak jest. A ja poproszę teraz Nikolę Pogorzelec. Poproszę o mikrofonik dla Nikoli. Nikola jeszcze bardzo malutka osoba jest, ale ma śliczny głosik, piękny zaśpiew. Nikola, chodź. Chodź, Nikolka, chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, skarbie, chodź. Chodź, koteczku, chodź. Tak, chodź, tak, pan ci ładnie. Wikusia. Chodź, 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 chodź. Musimy mieć, no musimy zawsze mieć wsparcie, bo wiecie państwo, siostry zawsze się występują razem. Chodź tu, kochanie, blisko. Tak, chodź, chodź. Tak, o. Wiktoria bardzo pomaga swojej siostrze i pomagała jej się uczyć i opracowywać piosenki. W ogóle jest kochaną siostrą. Obie siostry się bardzo kochają. Nikoluś, już możemy zacząć, Słonko? Tak. Tak? Nic nie widzisz? To dobrze. No to zaczynamy. Twój kolor śni.
się bać, naprawdę żyć. Twój kolor, twój kolor, śnisz jak cud. Jesteś tęczą, o, oh, oh, jesteś tęczą. Nikola Pogorzelec. Kładaj się, kładziesz, chodź, chodź, kłaniaj się jeszcze raz. Jeszcze raz się ładnie układ. O właśnie. Brawo. Brawo. I obie dziewczynki są oczywiście uczennicami szkoły pierwszego stopnia imienia Stanisława Moniuszki w Gombinie. Obie uczą się gry na fortepianie, a dodatkowo uczyły się śpiewać piosenki. Ale to jeszcze nie wszystkie piosenki, proszę Państwa. No, ponieważ mamy młodzież w różnym wieku. I teraz piosenka z filmu Pocahontas, Kolorowy wiatr. Przepiękna piosenka z przepięknymi słowami o wspaniałym, cudownym przesłaniu. Tę piosenkę na dzisiejszy koncert wybrała dla Państwa Klaudia Dolniak. Bardzo proszę, posłuchajcie dokładnie tych słów, jakie są piękne, jakie są piękne piosenki dla dzieci. Klaudia Dolniak. Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, że aż słów podziwu brak. Dlaczego, powiedz mi, tak mało wiesz? Mało wiesz. Gdy rozglądasz się lądując, chcesz wszystko mieć na własność, nawet głaz. A ja wiem, że ten głaz ma także duszę, imię ma i zaklęty w sobie czas. Ty myślisz, że są ludźmi tylko ludzie, których ludźmi nazywać chce twój świat. Lecz jeśli pójdziesz tropem moich braci, dowiesz się największych praw, najświętszych praw. Czy wiesz, czemu wilk tak wyje w księżycową noc? I czemu ryś tak zęby szczerzy rad? Czy powtórzysz tę melodię, co z gór płyną? Barwy, które kolorowy niesie wiatr. Barwy, które kolorowy niesie wiatr. Pobiegnij za mną, leśny dług tu szlakiem. Spróbujmy jagód pełne słońca dni. Zanurzmy się w tych skarbach niezmierzonych. I choć raz o ich cenach nie mów mi. Ulewa jest mą siostrą, strumień bratem, a każdy z żywych stworzeń to mój druh. Jesteśmy połączonym sobie światem, a natura tęgną życia wprawia w ruch. Do chmur, gdy drzewo się tnie, skąd to wiedzieć masz, skoro ścinasz je, to nie tobie tak się zwierza w księżycową noc, lecz ludziom wszelkich raz i wszelkich miar. Płonącym te melodie, co z gór płyną, barwy, które kolorowy niesie wiatr. Możesz zdobyć świat, lecz to będzie tylko świat, tylko świat.
Klaudia Dolniak. Proszę Państwa, wielkie brawa. Dobrze. I proszę Państwa, jeszcze dwie przepiękne piosenki i dwie dziewczynki, które również prześlicznie je wykonają. Zmienimy nastrój. Zosia Walburg zaprezentuje Państwu przepiękną piosenkę Laleczka z Saskiej Porcelany. Przeurocza i śpiewa ją jak aniołek. I piękna, romantyczna piosenka. Chodź, Zosieńko, chodź. Piękna, romantyczna piosenka z musicalu Romeo i Julia, Boję się. Ten przebój wspaniały wybrała na dzisiejszy koncert Julia Taran. Wśród bibelotów kurz wyłapując w suknię złotą i tylko znowu perski dywan czasem i puszczał perskie oko. Laleczka z saskiej porcelany, twarz miała bladą jak pergamin, nie miała taty ani mamy i nie tęskniła ani. Aż dnia pewnego na komodzie prześliczny książę nagle stanął. Kapelusz miał w zastygłej dłoni i piękny uśmiech z porcelany, a w niej zabiło małe serce, co nie jest taką prostą sprawą, i śniła, że dla niego tańczy, a on ukradkiem bije brawo. Laleczka z saskiej porcelany, twarz miała bladą jak pergamin, nie miała taty ani mamy i nie tęskniła ani. Jej siostrą była dumna waza, a bratem zabytkowy lichtarz. Laleczka z saskiej porcelany, maleńka, śliczna pozytywka. Lecz jakże kruche bywa szczęście w nietrwałym świecie z porcelany. Złośliwy wiatr zatrzasnął okno i książę rozbił się na amen. Znowu stoi obok lustra na toaletce całkiem sama i tylko jedna mała kropla spłynęła w dół po porcelanie. Laleczka z saskiej porcelany, twarz miała bladą jak pergamin, na zawsze odszedł ukochany, a ona wciąż tęskniła za nim. Z saskiej porcelany, twarz miała bladą jak pergamin, na zawsze odszedł ukochany, a ona wciąż tęskniła za nim. Zosia Walburg. Chodź, kochanie, ukłoń się jeszcze raz. Chodź. Tu, naprzód sceny.
Zosia Walburg. Brawo. Julio, choć jesteś zapowiedziana już. Gubimy się w tych wyjściach, wiecie? One się sklejają i nie wiemy, gdzie wyjść i gdzie wejść. Julia Taran. Wiem, że zbudzę się za dnia, lecz boję się w podziemiach być, gdzie zimny mrok ogarnie mnie. Czy miłość tam silniejsza jest niż ludzka śmierć? Czy zdoła przezwyciężyć smutku cień, że tym krwi Kochany,
się ładnie. Kłaniaj się ładnie, kłaniaj. Julia Taran. Brawo. Proszę Państwa. Oj, coś tu ruszy. Oj, to chyba nie ja. Teraz nie dotykam, nie dotykam. I proszę Państwa, wracamy do muzyki klasycznej, bo już czeka na nas Fryderyk Chopin, Stanisław Niewiadomski, Mieczysław Karłowicz i Stanisław Moniuszko, czyli muzyka polska. Proszę Państwa, najsłynniejszy utwór Chopina, Życzenie. Życzenie. Ten utwór zaśpiewa dla Państwa Faustyna Żerańska. Ale coś nam buczy. Proszę Państwa, jeszcze jedna pieśń Fryderyka Chopina, Leciliście. Pieśń Wincentego Pola o wydźwięku jakże patriotycznym i jakże gorzkim, jakże smutnym, jakże przykrym, ale jedna z piękniejszych jego pieśni. Tę pieśń zaprezentuje Państwu Karolina Śmigielska.
wszystko się prześniło, a Twe dzieci w grobie. Popalone sioło, rozwalone miasta, a w polu dokoła zawodzi niewiasta. Wszyscy poszli z domu, wzięli z sobą kosy, robić nie ma komu, w polu giną kłosy. Kiedy pod Warszawą dziatwa się skończyły się boje, ale pusta praca, bo w zagony swoje nikt z braci nie wraca. Jednych ziemia gniecie, a inni w niewoli, inni po świecie bez chaty i roli, ni pomocy z nieba, ani z ludzkiej ręki, pusto leży gleba, darmo kwitną wdzięki. O, polska kraina, polska kraina, kraino, gdyby ci rodacy, co za ciebie giną, wzięli się do pracy i po garstce ziemi z ojczyzny zabrali, już by dłońmi swe usypali, lecz wybić się siłą to dla nas już dziwy, bo zdrajców przybyło, a lud zbyt poczciwy. Lecz wybić się siłą to dla nas już dziwy, bo zdrajców przybyło, a lud zbyt poczciwy. Karolina Śmigielska. Karolinko, chodź jeszcze raz. Pięknie zaśpiewałaś. Ukłon się nam wszystkim. Karolina Śmigielska. I proszę Państwa, dwie mniej znane pieśni, ale jakże piękne. Stanisław Niewiadomski, Jagódki i Mieczysław Karłowicz na spokojnym, ciemnym morzu. Tutaj wykonawcami będą Gabriela Koczur i Katarzyna Mandla.
Chciało się Zosi jagodek kupić ich za co nie miała. Jaś miał ich pełny ogródek, ale go prosić nie śmiała. Jaś miał ich pełny ogródek, ale go prosić nie śmiała. Wnet sobie sposób znalazła, rankiem się z chatki wykradła. Cicho przez płotek przelazła, wiśnie jankowi objadła. Poznał się Janek na Szkodzie, wróble to mówił, zrobiły. Postawił stracha w ogrodzie, nie będą więcej gościły. Postawił stracha w ogrodzie, nie będą więcej gościły. Lecz zamiast tyczki przebranej cicho pod drzewem sam staje. Odział się w stare łachmany i niby strochu daje. Podług swojego zwyczaju Zosia gałęzie ugina, a tuś mi mały hultaju złapana biedna dziewczyna. Złapana biedna dziewczyna. Nie ruchome, nie
Proszę Państwa, na takim koncercie jak dziś nie może zabraknąć utworów naszego wielkiego, wspaniałego kompozytora polskiego Stanisława Moniuszki, tym bardziej, że nasza szkoła muzyczna nosi właśnie imię tego wielkiego twórcy. Proszę Państwa, zaprezentujemy 4 utwory, 2 pieśni i 2 arie, ale zanim zaprezentujemy naszych wykonawców, ja poproszę o wielkie brawa dla naszego wspaniałego pianisty, pana Zbigniewa Mereckiego, który tak cudownie akompaniuje młodym artystom. Proszę Państwa, 2 pieśni. Złota rybka i piosenka żołnierza. Złotą rybkę zaprezentuje Państwu Agata Tarka, a piosenkę żołnierza wykona Marek Łusiak. Sinej wody złota rybka mknie, z brzegu chłopiec młody polne kwiatki rwie. Wypłyń rybko złota, wypłyń zimnych fal, w sercu mym tęsknota. Wieczna zima, smętne życie tam, wiosny nigdy nie ma, tu ja kwiaty mam. Nęcisz mnie daremnie, niczym kwiatek mój, zimna dusza we mnie, zimna krew jak zdrój. Próżna twa tęsknota, przestań o mnie śnić, bo ja rybka złota, w zimie muszę żyć. Wesnął chłopiec młody, lecz nie płakał, nie. Już motka zasnęła, już gwiazdka błysnęła, tu gaik, tu cień, tu gaik, tu cień. Idź dziewczę cichutko, powrócisz lianiutko, nim zbudzi się dzień, nim zbudzi się dzień. Powrócisz raniutko, nim zbudzi się dzień. Nikt matce nie powie, nikt ojcu nie powie, ni gaik, ni zdrój, ni gaik, ni zdrój. Serduszko
biedy mój. Usteczka gorące o skorbie, ty mój. Proszę Państwa, i dwie arie, ale muszę je zapowiedzieć osobno, chociaż pochodzą z tej samej opery, z opery Straszny Dwór Stanisława Moniuszki. Zwykle, kiedy słuchamy arii z tego dzieła, to słyszymy arię Stefana, arię Hanny, no, a jest jeszcze jedna dziewczyna w tej operze, Jadwiga. I ona też ma bardzo ładną, urokliwą arię, Dumkę, którą śpiewa w pierwszym akcie. Dziewczyna wróży sobie, z której strony przyjdzie narzeczony. No takie tam dziewczyńskie głupstwa, prawda? Ale ważne. W związku z czym postanowiliśmy zaprezentować właśnie tę arię, żeby Państwo ją poznali. Wykona ją dla Państwa mezzosopran Magdalena Osterczy. Posłuchajmy najpierw Dumki Jadwigi z opery Straszny Dwór. Thank you.
wróżbami tkwi. Wiem, że przyszłość w ręku Boga, jednak serce drży. Może grzech, może grzech, kto prawo rości? Czytać skąd, czytać skąd tajemnych kart? Lecz niewinnej ciekawości Bóg przebaczy żart. Tak, niewinnej ciekawości Bóg przebaczy żart. Magdalena Osterczy. Magdalena. Proszę Państwa, a teraz aria. Jaka jest najsłynniejsza aria z opery Straszny Dwór? Jak? Ten zegar... Dobrze. Ten zegar stary. Bardzo dobrze. Proszę Państwa, właśnie, widzicie Państwo, mamy dwóch basów na scenie. Pan Andrzej Pachnicki, nasz Nestor, wspaniale Państwu znany, w duecie w tej arii wprowadza w tę arię następne pokolenie wspaniałych basów, a razem z panem Andrzejem zaśpiewa pan Dominik Kowalski. A przy fortepianie, proszę Państwa, wielkie brawa w podziękowaniu dla pana Jarosława Domagały. No, proszę Państwa, myślę, że macie niezwykłą gratkę, żeby arię Ten zegar stary usłyszeć w wykonaniu dwóch wspaniałych basów. Ten stary zegar, gdyby świat kuranty ciął jak snu, zepsuty wszakże od 100 lat nakręcać próżny trud. Lecz jeśli niespodzianie ktoś obcy tutaj stanie, pan zegar, gdy zapieje kur, mnie w żon przedęty ruch. Dziś zbudzi cię koncercik taki. Boisz się? Nie! Zażyj ta. Na względzie waszym jej miecznika prababka ta, to prababką tej. Przy obcych w nocnej do niejednym się dały we znaki,
strach gwoździ? Nie! Zażyj to, bo... Pan Andrzej Pachnicki i Dominik Kowalski. Proszę Państwa, ale troszkę zmienimy teraz nastrój. Może jakaś operetta, może coś lżejszego, prawda? Bo taki jesteśmy cały czas w poważnym bardzo nastroju. Więc zaproponujemy Państwu trzy utwory. Karasiński i Waltz François. Piękny, urokliwy utwór, troszkę zapomniany, ale został tu dziś przywołany i zaśpiewa go dla Państwa Martyna Stankowska. Walc Mizety z opery, co prawda, jest Cyganeria, ale też jest to walc, więc ten charakter nam tu podtrzyma. Ten walc zaśpiewa dla Państwa Swietłana Różycka. No i Paul Abraham napisał taką operetkę Bal w Savoyu i tam główna bohaterka śpiewa Całować umiem tak jak tangolita, czyli będą dwa walce i jedno tango. To tango zaśpiewa Milena Joszko. Bardzo proszę. Uśmiech starych portretów, dźwięk przebrzmiałych już nut, serca pełne sekretów, smutek rozstań i złud. W zapomnianej piosence w jedną splotły się myśl i wracają marzenia. To, co wczoraj minęło, jest dziś. Dawnych wspomnień czar, wdzięk stylowych par, muśli sukien jak mgła i najnowszy ten walc François. Gdyby je
Anna Różycka. No tak szybko uciekają nasze solistki, że nie zdążę nawet powiedzieć, żeby się jeszcze raz ukłoniły. No. Dobrze. Tangolita. Gdy nagle miłość ktoś zbudzi w niej.
Milena Joszko. Milena Joszko, chodź się ukłonić. Milena. Proszę Państwa, i zanim zabrzmą dwa ostatnie fragmenty naszego koncertu, jeszcze chcemy zmienić nastrój. Jeszcze chcemy zmienić nastrój i zaprezentujemy Państwu trzy piosenki. Są to dwie piosenki, to piosenki poetyckie i romans rosyjski. Jedna piosenka bardzo znana, przywoła ją pan Andrzej. No, chcemy, żeby na takim koncercie zaprezentowały się najrozmaitsze gatunki i najrozmaitsze nastroje, które kryje w sobie muzyka, muzyka wokalna, bo śpiew to jest to, co jest najpiękniejsze. Proszę Państwa, a więc usłyszymy zaraz piosenkę z repertuaru Edith Piaf, Mon Dieu, czyli Mój Boże. To modlitwa o jeszcze jedną chwilę szczęścia, bo przecież życie tak szybko upływa i właściwie już chyba odeszło i śpiewająca osoba nie wie, czy Bóg daje jeszcze tą chwilę, czy nie. Tę piosenkę zaśpiewa dla Państwa Natalia Nowaczyk. Bardzo proszę. Bon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, laisse-le-moi encore un peu, mon amour. Et jour, des jours, oui, jour, laisse-le-moi encore un peu. Natalia Nowaczyk. Natalia Nowaczyk. Zanim zapowiem następną piosenkę, ja mam prośbę do pana fotografa, który cały czas tu wychodzi. My tutaj nagrywamy, też nie widzi pan cały czas, pan nam cały czas wchodzi, co my nagrywamy, to pan nam wchodzi. Jakby pan z drugiej strony był łaskaw, dobrze? Bardzo dziękuję. Dobrze. To teraz pan Andrzej Pachnicki wybrał sobie walc na motywach Fale Dunaju. Razem z panem Andrzejem piosenkę zanucą nasze solistki. Więc proszę państwa, kto zna, proszę śpiewać. Kto nie zna, proszę klaskać. I razem z panem Andrzejem ten piękny walc nie zabrzmi w naszych sercach.
wielki bal, milion świec, tysiąc par, bal przez noc, bal po świt, byłaś ty, jedynie ty. Wal, wielki wal, zabrał nas w ciemną dal, dal nas niósł lotem ćmy, byłaś ty, jedynie ty. To wino, dziewczyno, wypij do dna, świat umarł, świat zginął, ocalał walc. Ta chwila to wieczność, życie to sen, już nigdy nie spotkam cię. To wino, dziewczyno, wypij do dna, świat umarł, świat zginął, ocalał walc. Ta chwila to wieczność, życie to sen, już nigdy nie spotkam cię. Był bal, wielki bal, bal jak śmierć, bal jak żal. Kończył się tamten świat, na tańczących cieniu szpak. Wśród nich ona on, czują to, widzą to. W oczach ich coś jak łzy, albo może wina błysk. Wypijmy za miłość, miłość pokres, co będzie, co było, nieważne jest. Zagłada się zbliża, rzuca swój cień, już nigdy nie spotkam cię. Wypijmy za miłość, miłość pokres, co będzie, co było, nieważne jest. Zagłada się zbliża, rzuca swój cień, już nigdy nie spotkam cię. Andrzej Pachnicki. Andrzej Pachnicki. To co, proszę Państwa, robimy bis? Bis, bis. Wielki bal, milion świec, tysiąc par, bal przez noc, bal po świt, byłaś ty, jedynie ty. Walc, wielki walc, zabrał nas w ciemną dal, w dal nas niósł lotem ćmy, byłaś ty, jedynie ty. To wino, dziewczyno, wypij do dna, świat umarł, świat zginął, ocalał walc. Ta chwila to wieczność, życie to sen, już nigdy nie spotkam cię. To wino, dziewczyno, wypij do dna, świat umarł, świat zginął, ocalał walc. Ta chwila to wieczność, życie to sen, już nigdy nie spotkam cię. Był bal, wielki bal, bal jak śmierć, bal jak żal. Kończył się tamten czas, na tańczących cień już pan. Wśród nich ona, on, czują to, widzą to. W oczach ich coś jak łzy, albo może wina błysk. Wypijmy za miłość, miłość pokres, co będzie, co było, nieważne jest. Zagłada się zbliża, rzuca swój cień, już nigdy nie spotkam cię. Wypijmy za miłość, miłość pokres, co będzie, co było, nieważne jest. Zagłada się zbliża, rzuca swój cień, już nigdy nie spotkam cię.
Brawo, panie Andrzeju. Dziękujemy bardzo. Proszę państwa, a romans rosyjski, lubicie państwo romans rosyjski? Jest taka jedna przepiękna piosenka właśnie, już państwo wiecie. Gari, gari, maja zwiezda. Tę pieśń, ten wspaniały, przepiękny romans zaśpiewają dwie panie, Natalia Nowaczek i Violetta Taran. Гори, гори, моя звезда, звезда любви приветная. Ты у меня одна заветная, другой не будет. Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Звезда любви волшебная, звезда прошедших очных дней, ты будешь вечно незабвенная в душе измученной. Вечна незабвенная в душе измученной моей. Небесной силою всявни моя озаренна. Умру ли я, ты над могилою гори сияй, моя звезда. Violetta Taran, Natalia Nowaczek. Bardzo proszę tutaj do przodu sceny się ładnie ukłonić. Dziewczyny! To się nazywa... O! To się nazywa być w utworze. Thank you.
гори, гори, моя звезда, звезда любви, приветная, ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Одна заветная, другой не будет никогда. Звезда любви волшебная, звезда прошедших учних дней, ты помнишь вечно незабвенная в душе измученной моей. Ты будешь вечно незабвенная в душе измученной моей. Lubimy rosyjskie romanse, oj lubimy. I jeszcze pięknie zaśpiewane. Proszę Państwa, i jeszcze tylko dwa utwory zostały do końca naszego koncertu, ale również została jeszcze na koniec naszego koncertu bardzo miła uroczystość, ponieważ nasz koncert wieńczy warsztaty wokalne, a więc nasi uczestnicy otrzymają piękne pamiątkowe dyplomy i upominki. I mam nadzieję, że tu Państwo będziecie też z nami i będziecie im wszystkim, no okażecie im wszystkim aplauz właśnie za to, co przed chwileczką zaprezentowali. Posłuchajcie Państwo jeszcze duetu z musicalu Upiór w operze. Duet All I Ask of You, Wszystko o co Cię proszę, jeden z piękniejszych, jeden z bardziej znanych, zaśpiewa Swietłana Różycka i Marek Łusiak. Of darkness, forget these wide-eyed tears. I'm here, nothing can harm you. My words will warm and calm you. Let me be your freedom,
Let daylight dry your tears. I'm here with you, beside you, to hold you and to guard you. Let me be your light. You're safe, no one will find you. Your fears are far behind you. All I want is freedom, a world with no more night, and you always beside me, to hold me and to hide me. Then say, oh, share with me one word, one lifetime. Let me lead you from your solitude. Say, oh, need me with you here beside you. Anywhere you go, let me go too. Christy, that's all I ask of you. Share with me one love, one lifetime. Say one word and I will follow you. Share each day with me, each night, each morning. Pana Różycka i Marek Usiak w przepięknym duecie All I Ask of You. Swietłana i Marek. No i uciekają, no uciekają, no uciekają. Proszę Państwa, i ostatni utwór naszego dzisiejszego koncertu, którym chcemy podziękować organizatorom, pomysłodawcom, wszystkim Państwu, że jesteście z nami i chcemy też prosić, abyście pamiętali o nas po prostu do przyszłego roku i może jeszcze tu przyjedziemy, no, może się uda jeszcze przyjechać. W każdym razie bardzo byśmy jeszcze chcieli tu do Państwa zawitać z młodymi, wspaniałymi talentami. A ten utwór, który chcę Państwu zaprezentować, zaproponować na zakończenie, to piosenka z musicalu My Fair Lady, Przetańczyć całą noc. Jeżeli ktoś zna, to śpiewa, jeżeli ktoś nie zna, to klaszcze. Proszę Państwa, Przetańczyć całą noc. Zaśpiewa dla Państwa Wanda Tomczak i Anna Pajek. Nie położę się, zbyt lekko głowę mamy złożyć ją.
chociaż wszyscy smacznie dawno śpią. Przetańczyć całą noc, przetańczyć całą noc, naprawdę mogłabym. I choćby godzin sto, choćby się miało to zakończyć mógłby czyn. Już wiem, że on by wdzięk tak spontaniczny i urok ma i czaru moc. I jeszcze wiem, że z nim naprawdę mogłabym przetańczyć całą, całą noc. Ach, tam za ścianą puka ktoś, że późno już, że po 12:05. Spać, spać, nie mogę zasnąć dziś, choćbym miała taką wielką chęć. Zapraszam wszystkich wykonawców. Śpiewamy, śpiewamy. Wszyscy wykonawcy przy fortepianie, Jarosław Domagała, Zbigniew Merecki, pani profesor Monika Kolasa-Chladikowa i Anna Jaremus-Lewandowska. Bardzo Państwu dziękujemy. Proszę Państwa, cóż dodać? Wszystko było wyśpiewane, wypowiedziane. Była to uczta dla ciała i dla ducha. Chciałabym podziękować szkole muzycznej, która była współorganizatorem naszego koncertu, panią profesorkom, które prowadziły te warsztaty oraz wszystkim uczestnikom, którzy niektórzy to nawet już od 5 lat co roku są tu u nas, którzy zaszczycili nas swoją obecnością i chcieli wziąć udział w tym galowym koncercie, bo jak to można nazwać, jak nie gala. A w tym roku mamy 5. warsztaty, więc są to tak jak gdyby trochę taki mały jubileusz. Ale jeszcze na koniec chcemy wszystkim uczestnikom wręczyć dyplomy za uczestnictwo. Ja mam nadzieję, że jeszcze jakiś utwór usłyszymy. Pani profesor? Zapytamy publiczność, co sobie życzy.
Ja jeszcze poproszę pana dyrektora o zabranie głosu. Dotychczas grałem, a teraz będę mówić, więc to jest inna rola, trzeba się trochę przestawić na, teraz na mówienie. Więc tak, no zaczynaliśmy 5 lat temu, była chyba 7 osób było wtedy, skromna grupka, 7 osób. A dzisiaj widzą państwo 20 kilka osób, 2 panie profesor. Także rozrasta nam się, rozrastają się te nasze warsztaty, a ilość uczestników świadczy o tym, że jest to bardzo impreza potrzebna, bardzo potrzebna. Koncert, jak widzą państwo, długi, obszerny, ale każdy znalazł coś dla siebie. Muzyka różnych epok, i muzyka baroku, i muzyka klasyczna była, muzyka romantyczna, nie zabrakło Moniuszki, oczywiście nie zabrakło Chopina, ale i były utwory muzykalowe i utwory nowsze. I to wszystko bardzo piękne, bo to wszystko ubogaca koncert i dostarcza różnych wrażeń. I chciałbym w tym miejscu bardzo podziękować pani dyrektor Monice Patrowicz za takie pozytywne podjęcie naszej inicjatywy i proszę o przekazanie właśnie tych podziękowań. Dziękuję pracownikom wszystkim Centrum Artystycznego imienia Chopina w Sannikach. Również dziękuję pracownikom Szkoły Muzycznej za współuczestniczenie w tym wydarzeniu. No i mam nadzieję, że będziemy mogli w przyszłości kolejne edycje organizować dla dobra dzieci i młodzieży i dla dobra polskiej kultury, bo o tym zawsze pamiętamy, zawsze mamy to na pierwszym planie. Tak jak mówił Ignacy Jan Paderewski. Ignacy Jan Paderewski mówił zawsze tak. Na pierwszym planie jest Polska, potem muzyka i wszystko inne. Więc my jako muzycy dbamy o to, żeby kultura muzyczna rozwijała się w oparciu o polskie dzieła, również polskie dzieła. Także w tej chwili poproszę o dyplomy, postaramy się dyplomy przekazać uczestnikom, bo przecież zasłużyli, pracowali bardzo intensywnie przez te dni. Zapraszamy na scenę Faustynę Żerańską. Poprosimy tutaj. Wiktoria Zadworna. Zosia Walburg otrzymuje dyplom za udział w 5. Mistrzowskich Warsztatach Wokalnych Muzyki Polskiej. Wanda Tomczak. Agata Tarka. Julia Taran. Pani Violetta Taran. Karolina Śmigielska. Swietlana Różycka. Martyna Stankowska. Justyna Rodziewicz. Nikola Pogorzelec. Pan Andrzej Pachnicki. Pani Magdalena Osterczy. Natalia Nowaczyk. Katarzyna Mandla. Marek Łusiak. Dominik Kowalski. Gabriela Koczur. Tutaj. Milena Joszko. Julia Chętka. Dominika Ambroziak. Zapraszamy Klaudię Dolniak.
już wszyscy chyba. Chciałbym w tej chwili szczególne podziękowania złożyć pani profesor, doktor habilitowanej Annie Jeremus-Lewandowskiej za poprowadzenie warsztatów i poprowadzenie również dzisiejszego koncertu. Również wielkie podziękowania za poprowadzenie warsztatów dla pani profesor, doktor habilitowanej Moniki Kolasa-Chladikowej. Pani profesor reprezentują różne uczelnie. Pani profesor Jeremus-Lewandowska jest profesorem Akademii Muzycznej w Poznaniu, natomiast pani Kolasa-Chladikowa profesorem Akademii Muzycznej we Wrocławiu. A teraz podziękowania dla pana, który z kolei jest przedstawicielem, bo pracował przez prawie 20 lat w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Pan doktor Zbigniew Merecki. Serdeczne podziękowania. Proszę państwa, ja pozwolę sobie podziękować w imieniu nas wszystkich panu dyrektorowi Jarosławowi Domagale, który jest założycielem, pomysłodawcą, dobrym duchem tych wszystkich kursów, wspaniałym pianistą. Także dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie. A ja mam jeszcze dyplomy dla obu panów. To może zaprosimy jeszcze państwa do utworu finałowego. Przetańczyć całą noc. Noc się dopiero zaczyna, więc no co nam wypada? Spróbujmy przetańczyć, tak? A ja tylko jeszcze na koniec, bo już nie będę wychodzić na scenę, ale przypomnę, że za tydzień zapraszam o godzinie 17 na koncert z cyklu Wakacje na miarę Chopina tu na Muszli Koncertowej o godzinie 17. Się zbyt lekką głowę, mam by złożyć ją. Spać, spać, nie mogę zasnąć dziś, chociaż wszyscy spać niedawno śpią. Przetańczyć całą noc, przetańczyć całą noc, naprawdę mogłabym. I choćby już wiem, że on...
Uczestnicy piątych mistrzowskich warsztatów wokół Chopina, bardzo Państwu dziękuję. Jeszcze raz bardzo dziękujemy, że byliście z nami i że nas tak wspaniale wspieraliście. A uczestników proszę, żeby schodzili tamtą stroną, ponieważ są jeszcze upominki. Dziękujemy Państwu bardzo. Do zobaczenia.